Dzień dobry Państwu, Tomasz Słowik, Jelicze 24. Moim Państwa gościem jest burmistrz gminy Jelicze, Jolanta Urbanik. Dzień dobry, witam Państwa. Pani burmistrz, jakie były te 4 lata? Bardzo intensywne, ale też i z osiągnięciami, więc płynie z tych 4 lat satysfakcja. Wiele udało się nam zrobić. Plany, z którymi przystąpiłam do pracy samorządowej, zrealizowaliśmy niemal w 100%. To satysfakcja mało powiedziane. Duże poczucie szczęścia. A z czym jest Pani najbardziej dumna jako burmistrz? Wiele było zadań, które chciałam zrealizować i to z takim impetem od początku pracy. Przede wszystkim taka koncentracja na ważnych sferach, rodzina. I tutaj spełniona obietnica budowy żłobka. To jest pomoc dla rodzin, szczególnie dla młodych rodziców, którzy, aby powrócić do aktywności zawodowej, potrzebują takiej pomocy, aby stworzyć troskliwe, bezpieczne miejsce dla ich pociech. Drugi biegun to także wsparcie dla seniorów. Udało nam się już utworzyć Dzienny Dom Opieki Medycznej w Żarnowcu, dedykowany właśnie przede wszystkim osobom starszym, które potrzebują wsparcia rehabilitacyjnego. Ale to nie wszystko, bo mamy w chwili obecnej przygotowaną dokumentację techniczną i aplikujemy o zdobycie ponad 3 milionów złotych z programu operacyjnego środków unijnych na budowę całodobowego domu opieki dla seniorów. To są takie 2 punkty ze sfery głównej rodzina, jeśli chodzi o inwestycje, bo to jest taki miernik najbardziej rzucający się w oczy. No, ale jest tutaj wiele jeszcze takich osiągnięć. Pierwsza sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia, sala gimnastyczna przy Szkole Wiejskiej, to jest szkoła w Modorówce. To także bardzo duży sukces, nowoczesne targowisko, z duchem czasu idąc. Mamy utworzone miejsce, gdzie zarówno rolnicy, jak i mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy mogą swoje produkty po bardzo korzystnych cenach proponować naszym mieszkańcom, a nawet gościom, którzy przyjeżdżają na kultową jedlicką Targowice. Wiele, wiele by wymieniać. Tylko 4 lata trudno zmieścić w małej kapsule. Domyślam się, ale tutaj, no, biorąc pod uwagę Pani Burmistrz, ja chciałem zapytać właśnie tutaj przy okazji tej Targowicy, bo Targowica to nie jest tylko inwestycja, z której cieszą się sprzedawcy, cieszymy się my, kupujący, ale też ta inwestycja jakby wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Tak, bo rzeczywiście dotychczas funkcjonowała Targowica na nieruchomości usytuowanej bezpośrednio przy drodze powiatowej. Jest to działka we własności parafii i korzystaliśmy jako gmina z uprzejmości parafii, wydzierżawiając na ten cel. Ale Targowica nie spełniała norm sanitarnych, nie mówiąc już o pewnych standardach, które wynikają z naszych oczekiwań i rozwoju postępu, jaki idzie i z poczuciem i estetyki, a bezpieczeństwo przede wszystkim bliskość do drogi. Te aspekty zdecydowały, że ulokowaliśmy w nieco większej odległości od drogi, ale w bardzo dobrej też, myślę, lokalizacji, właśnie nowe targowisko Mój Rynek, na które zawsze zapraszam wszystkich mieszkańców. Trochę zmieniając teraz pytanie, przeanalizowałem dosyć dokładnie budżet. Szczerze mówiąc, no, wyniki są imponujące. Mocna pozycja finansowa gminy to rzeczywiście bardzo duży sukces. Powiem może taki w drugim planie, ponieważ mieszkańcy przede wszystkim chcą widzieć ten dynamiczny, prężny rozwój, zarówno w perspektywie strategicznej całej gminy, jak i ze swojego podwórka. Ale aby gmina, jakikolwiek samorząd, był rzeczywiście na silnej pozycji, na mocnych fundamentach, to nie można eskalować zadłużenia. Przejęliśmy zadłużenie kilkunastomilionowe, 12 milionów z hakiem. W chwili obecnej to zadłużenie wynosi niespełna 7 milionów, ponad 6 milionów złotych. Więc spłaciliśmy taki pakiet poprzednich kredytów z starych lat, a przy tym nasz indeks inwestowania rzeczywiście jest imponujący, bowiem przez te niespełna 4 lata zainwestowaliśmy ponad 40 milionów złotych. I tu mówię tylko o inwestycjach takich materialnych, bo jeżeli pójdziemy jeszcze w inwestycje miękkie, kapitał ludzki, wartość najwyższa, to ta kwota oczywiście wielokrotnie nam wzrasta. Ale tu inwestycje konkretne, materialne, ponad 40 milionów złotych. Porównując do poprzedniej kadencji, to było 20,5 miliona złotych. Zatem spłaciliśmy niemal połowę zadłużenia gminy. Osiągnęliśmy o ponad 90% wyższy wskaźnik inwestycji,
konkretnych inwestycji. I do tego nie sięgaliśmy do kieszeni mieszkańców. Te wyniki to efekt racjonalnej, bardzo rozsądnej gospodarki finansowej, gdzie się szanuje każdą złotówkę publiczną. A co to znaczy publiczną? Naszą. Moją jako mieszkańca, pana jako mieszkańca, nas wszystkich, całej naszej wspólnoty samorządowej. Szanując ten pieniądz i przede wszystkim skutecznie pozyskując środki zewnętrzne z programów unijnych, z programów rządowych. Przez te 4 lata pozyskaliśmy do budżetu 27 milionów złotych. To jest kwota, która daje mi takie poczucie dobrze spełnionej mojej misji, także jako osoby odpowiedzialnej za strategię, czyli kondycję finansową gminy. Mówiliśmy o ważnych, strategicznych inwestycjach, a powiedzmy też o inwestycjach, które z punktu widzenia gminy Jelicze były bardzo istotne, z którymi się trzeba było zmierzyć. Powiedziałam na początku o kilku tylko z wielu inwestycji, które planowałam. Natomiast też zdarzyło się parę niespodzianek, a na pewno do nich należał stan oczyszczania ścieków. W pierwszych miesiącach już mojej pracy wyszło na jaw, że oczyszczalnia ścieków jest w takim stanie, że grozi jej zamknięcie. Więc tu wspólnie z zarządem JPGKiM, z pracownikami naszej spółki komunalnej, jak i z pracownikami Urzędu Gminy podjęliśmy szybkie i radykalne działania dla uzdrowienia tej sytuacji. Przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków. Zażegnaliśmy to niebezpieczeństwo katastrofy ekologicznej, jak również daliśmy możliwość rozbudowywania dalej sieci kanalizacji sanitarnej. Krótko mówiąc, działania intensywne, też oczywiście pozyskaliśmy środki zewnętrzne, bo inwestycja przeszła 2 miliony złotych, blisko 3 miliony nawet, więc tutaj wsparcie budżetu było bardzo potrzebne. I co? Krótko mówiąc, mieszkańcy mogą spać spokojnie, a my rozwijamy sieć kanalizacji sanitarnej. Już teraz przygotowujemy projekt dla Długiego. Rozbudowywaliśmy w miejscowościach przede wszystkim Chlebna, najdłuższy odcinek kanalizacji sanitarnej. Projekt już stary dla miejscowości Jaszczew-Motorówka, jeszcze sięgający 2006 roku, a wciąż niedokończony. Wiele zadań, może takich krótszych, ale istotnych w Jedliczu, choćby w samym sercu Jedlicza, w centrum przy Urzędzie Gminy, okazało się, że budynki nie są przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Także parę niespodzianek też było. Rozumiem, że udało się podłączyć te punkty, które od lat były niepodłączone do sieci kanalizacyjnej. Tak, jeszcze zostały nam 3 domy, o których informacja dotarła do mnie dopiero w tym roku. Także w przyszłym roku również i tą sytuację wyprostujemy. Takie niespodzianki i trudności to dla mnie wyzwania, a ja najlepiej się sprawdzam w działaniu. Powiedzmy coś przy okazji tego działania o przełomie. Tutaj słowo przełom myślę, że najlepiej zobrazuje tę sytuację. Chodzi mi o współpracę z sąsiadami i z samorządami. To coś nowego w gminie Jedlicze, rzeczywiście, ale motość samorządowca to także dobre sąsiedztwo. Zatem muszę podziękować i chcę bardzo podziękować naszym sąsiadom, prezydentowi miasta Krosna, wójtowi gminy Wojaszówka za nasze wspólne działania, choćby dotyczące poprawy stanu dróg granicznych. Kieruję gorące słowa podziękowania do wójta gminy Tarnowiec. Razem z Janem Czubikiem podjęliśmy potężne wyzwania, a to jest przygotowywana już przez nas dokumentacja budowy mostu, realna dokumentacja, czyli takiego mostu, który faktycznie może zaistnieć i będzie służyć przejazdom samochodami i osobowymi, i ciężarowymi, ale bez gigantomanii, mówiąc krótko. I w przyszłym roku planujemy rozpocząć to zadanie, oczywiście starając się też o dofinansowanie na takie tematy inwestycyjne, jak budowy mostu z Ministerstwa Infrastruktury. Już realizujemy wspólnie przebudowę drogi łączącej nas, czyli Piotrówka Łupno-Opace. Oj, długa historia tegoż odcinka. Przejęliśmy w roku bieżącym na własność gminy Jedlicze. Dotychczas była to nieruchomość powiatu. Od wielu lat słyszałam o różnych powodach formalnych bądź też innego rodzaju co do możliwości zrealizowania takiego zadania przez powiat. Uważam, że to takie bezowocne dyskusje nie mają sensu. Wspólnie z wójtem Tarnowca wystąpiliśmy do powiatu z taką inicjatywą, że gmina Jedlicze przejmuje ten odcinek drogi, a realizujemy remont razem z gminą Tarnowiec, a to jest ponad 300 tysięcy złotych.
także jest spora też kwota. Mogę powiedzieć, że to też taki zastrzyk dodatkowy do puli środków naszego budżetu, budżetu gminy Jedlicze. Zdecydowanie widać też jakby przełom we współpracy z samorządem powiatu kraśnickiego. Tutaj należy nadmienić o inwestycji, które są zrealizowane już. Myślę, że będą realizowane też następne wespół z powiatem krośnieńskim. Dało się z perspektywy czasu patrząc wieloletniej. Wiele spraw wymagało wyprostowania, na pewno zimowe utrzymanie dróg. Już w roku 2014 w grudniu podjęłam taką decyzję i z inicjatywą wystąpiłam do powiatu, że przejmiemy na gminę Jedlicze odśnieżanie dróg także powiatowych. Poprawa standardu jest widoczna i cieszę się bardzo, bo służy przede wszystkim bezpieczeństwu. Ale także widząc takie potężne zaległości w infrastrukturze powiatowej na terenie naszej gminy, a wszystko służy naszym mieszkańcom, nie patrzę kryteriami, czy dana droga, czy też chodnik to jest zadanie własne powiatu, a przecież każdy z nas i powiat, i gmina powinni pilnować swojego budżetu, tylko wspieram te zadania. Przykładem była realizacja budowy chodnika na Borku, ulica Sikorskiego, gdzie zainwestowaliśmy ponad 400 tysięcy złotych jako gmina Jedlicze, płacąc 50% kosztów powstania tego chodnika. Wystąpiliśmy z inicjatywą, przekazując ponad 100 tysięcy złotych powiatowi do remontu ulicy Brzozowej. Chcemy, aby ta ulica wreszcie w całości chodnika została wyremontowana, także z możliwością przedłużenia ścieżki rowerowej, która na pierwszym odcinku powstała już przygotowana przez nas, przez gminę Jedlicze. Do nas należał tylko pierwszy odcinek. Na dalszy odcinek czekaliśmy, asumpt, współpraca, 50% kosztów poniesie powiat, 50% gmina, cieszyć się będą mieszkańcy. Również trwa przebudowa drogi relacji Jaszczew-Jedlicze, ulica Armii Krajowej, pierwszy etap i także tą inwestycję powiatu wsparliśmy kwotą ponad 190 tysięcy złotych. Krótko mówiąc, trzeba się wspierać, trzeba mądrze patrzeć w przyszłość, bo jeżeli nie nasze wsparcie finansowe, podejrzewam, że wielu z tych inwestycji wciąż na terenie gminy by po prostu nie było. A mieszkańcy chcą widzieć, że dzieje się coś dobrego tu i teraz. Staram się spełnić to oczekiwanie mieszkańców. Od jakiegoś czasu rozpoczęły się prace też przy naszym ośrodku zdrowia, przy samodzielnym publicznym gminnym zakładzie opieki zdrowotnej. Proszę powiedzieć coś więcej. Oczywiście działania w zakresie służby zdrowia są bardzo ważne i tutaj już trwa nasza planowana od dłuższego czasu inwestycja, to jest rozbudowa ośrodka zdrowia o centrum rehabilitacji. Powstanie nowoczesny obiekt, bowiem ten pakiet usług rzeczywiście jest dość trudno dostępnym jeszcze dla pacjentów. Dlaczego? Dlatego, że dotyczy szerokiej grupy osób w różnym wieku, z różnymi problemami, powikłaniami, a gdy przychodzi nam zrealizować w ramach refundacji NFZ-u zabiegi rehabilitacyjne, to często słyszymy za pół roku, za 4, za 5 miesięcy. Mamy już w naszej gminie dwa takie ośrodki, które zajmują się rehabilitacją w Jaszczwi oraz niepubliczny ośrodek zdrowia od lat fantastycznie funkcjonujący i z bardzo mocną rehabilitacją o wysokim standardzie, czyli Medicor. Jednak wciąż nasi mieszkańcy muszą czekać miesiącami albo szukać tegoż wsparcia poza gminą Jedlicze. A po co? Jesteśmy przygotowani, bo przygotowywaliśmy się także z ośrodkiem zdrowia przez ten czas do tak dużego zadania. Inwestycja ruszyła. W przyszłym roku mamy zamiar skończyć działania budowlane i zaczniemy wyposażać. Końcówka, jak dobrze nam się ułożą postępowania przetargowe, to tak grudzień przyszłego roku, styczeń 2020, to jest ten etap już wyposażenia na CITO, Centrum Rehabilitacji, i z początkiem 2020 roku ruszamy. Przechodząc do następnego pytania, temat, który budzi emocje. RAF Ekologia, spółka zarządzająca potocznie zwaną spalarnią u nas, ma daleko idące plany rozbudowy tej spalarni. Na jakim etapie jest procedura administracyjna? Obecnie zmierzamy już do zamknięcia naszego postępowania administracyjnego. Powołałam eksperta, który analizuje po raz kolejny raport uzupełniony już przez spółkę z dodatkowymi wyjaśnieniami, o które zwróciliśmy się.
Cóż mogę powiedzieć na tym etapie? Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy mnie osobiście nie przekonuje, iż taka inwestycja jest uzasadniona i potrzebna w naszej gminie. Panie burmistrz, nie wszystkie wydatki czy inwestycje, myślę, powinniśmy rozpatrywać w kategoriach tylko finansowych czy ekonomicznych, prawda? Jest wiele takich rzeczy, na które udało się zrealizować, nie patrząc na te wskaźniki. Oczywiście, to przede wszystkim nasza oświata, podnoszenie kompetencji, podwyższanie jakości nauczania, rozłączenie klas, rozłączenie przedmiotów, szczególnie tych kluczowych, zwiększanie godzin opieki świetlicowej, poprawa infrastruktury też szkolnej. To są takie konkretne inwestycje, powiedzmy, w człowieka, bo liczy się ekonomia, ale najważniejszy jest człowiek. I to, co dla mnie jest taką dużą satysfakcją, a może największą, jeszcze bardziej mnie cieszy niż nasze inwestycje materialne, to fakt, że to, o czym marzyłam, aby nasi mieszkańcy, aby nasi goście poczuli, że gmina Jedlicze jest miejscem przyjaznym, w którym szanuje się każdego człowieka, do spraw każdego człowieka podchodzi się z wyrozumiałością, z powagą, jak również, aby ten potencjał w naszej społeczności, który był, eksplodował. No i co tutaj dużo mówić? Kilka konkretów. Popatrzmy. Wspaniała, ewenement w skali kraju, inicjatywa charytatywna, nocna jazda ratowników, akcja charytatywna zainspirowana przez OSP Dobieszyn i głównymi organizatorami są niezmiennie. Orszak Trzech Króli to także przecież pokazanie, okazanie naszej wiary, tradycji, zjednoczenie wielu środowisk, pikniki. W każdej miejscowości odbywają się pikniki, spotkania integracyjne i ten największy piknik parafialny. Rozwinęło niesamowicie swoją działalność Stowarzyszenie Cyba. Rozpoczęło na przestrzeni ostatnich lat i wspaniale prowadzi działalność turystyczno-krajobrazoznawczą, edukacyjną. To są takie przykłady, które pokazują, że wystarczy stworzyć ludziom warunki, nieco wesprzeć, bo to wsparcie konkretne też jest potrzebne, choćby dla tych organizacji i klubów sportowych, które już funkcjonowały u nas. To jest bardzo ważne. Podniesienie kwot dotacji, prawda, dla klubów? Tak, oczywiście. No, to była potrzeba realna, bowiem wciąż te środki są niewystarczające, ale kluby sportowe, jak wszystkie organizacje, stowarzyszenia, mogą też korzystać z różnych form dofinansowania. My staramy się wspierać nie tylko finansowo, ale także pewnymi podpowiedziami merytorycznymi i przede wszystkim traktować wszystkie kluby z należytym szacunkiem. Nikogo nie wyeliminowaliśmy, jak miało to miejsce w okresach poprzednich. Nikogo nie dyskredytujemy. Wszystkie kluby wspieramy w miarę naszych możliwości. I to mnie też cieszy. Gmina Jedlicze stwarza niemal idealne warunki dla biznesu. Tak, bo inwestorzy, nasi przedsiębiorcy, ci wielcy, średni, ale i mała przedsiębiorczość, która jest przecież fundamentem tak naprawdę w naszej gminie, to są ludzie, którzy pomagają nam budować dzisiaj i naszą przyszłość. To nie tylko teraźniejszość. Dlatego działania, które podjęliśmy wspierające, to informacyjne działania, ale przede wszystkim konkret. Obniżenie podatku od środków transportowych. Przyjęcie już w ubiegłym roku uchwały dotyczącej ulgi inwestycyjnej. Nowo wybudowane obiekty służące działalności gospodarczej, z którymi będą się wiązać nowe miejsca pracy, będą korzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. To są konkretne formy pomocowe. Dziękuję bardzo za uwagę. Moim Państwa gościem była burmistrz gminy Jedlicze Jolanta Urbanik.